ręce, do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Wygnańcy Ewy, do Ciebie wołamy, zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wołajmy o siłę, o zdrowie, o powrót do zdrowia, o uwolnienie od fizycznych domagań, od choroby dla Tadeusza Krycińskiego razem z jego najbliższymi. Unieśmy serca przed Panem, i by nasza modlitwa mogła być czysta, szczera. Przeprośmy za wszelkie zło i grzech. Który na ten świat przyszedłeś, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Módlmy się. Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże, abyśmy coraz głębiej przeżywali tajemnicę paschalną i radowali się pełnią jej owoców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Ozeasza. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas poranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka. Jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż Ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Miłości pragnę, nie krwawe ofiary. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Miłości pragnę, krwawej ofiary. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci. Odbuduj mury Jeruzalem. Wówczas przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia. Miłości pragnę, krwawej ofiary. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan jest z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pan Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 innym ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżona, kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Z jednej strony dobrze, jeśli trud przywołuje nas do modlitwy. Tak, tak być powinno. Nie tylko oczywiście na zasadzie przysłowia, gdy trwoga to do Boga. Ale trudna sprawa, sytuacja, stan zdrowia, raczej choroby, trudność w relacjach, słabość, niewola, której doświadczamy, powinny w nas rodzić, skłaniać do tego, żeby tym gorliwie się modlić. To tak jak z Panem Jezusem, który był w ogrójcu,
gdzie autor biblijny napisał, że on pogrążony w udręce, tym usilniej się modlił. I to powinna być taka właśnie nasza reakcja, nasze działanie. Pogrążeni w udręce jakiejś troski na tej Eucharystii, zwłaszcza o stan zdrowia Tadeusza, tym usilniej mamy się modlić. Ale błędem by było twierdzenie, że naszą usilnością jesteśmy w stanie w czymś Pana Boga przekonać, przemóc Go, wymusić na Nim. Mówiąc przysłowiowo, zapędzić w kozi róg tak, żeby już nie miał wyjścia, tylko nas wysłuchał. Niedawno słyszałem takie wołanie osoby o kogoś bliskiego z rodziny, który odchodzi od Pana Boga, że już trzecia nowenna pompejańska i nic się nie zmienia. Oczywiście przez gorliwość, przez wzmożenie częstotliwości i długości naszej modlitwy bardziej możemy pokazać Panu Bogu, że Go miłujemy, że Go kochamy, że jesteśmy w stanie z innych rzeczy zrezygnować i poświęcić czas tylko dla Niego i na to, co w życiu konieczne. Bo przykazanie, jakie chociażby wczoraj słyszeli ci, którzy w codziennej Eucharystii uczestniczą, najważniejsze, a raczej dwa, brzmią: słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój, Pan jest jedyny, masz Go miłować całym sercem, duszą, ze wszystkich sił i całą mocą, a bliźniego jak siebie samego. I chodzi o to, żeby właśnie całą siłę, całą moc, całą duszę zmobilizować, żeby nic innego nas nie rozpraszało, żebyśmy w takiej miłości wołali do Pana Boga z tą pewnością, że cokolwiek się stanie i dziać będzie, choćby nie po naszej myśli, to dzięki tej modlitwie, którą Duch Święty w nas wzbudzi, będą błogosławione jej owoce. Niektóre możemy zobaczyć natychmiast w znaczeniu, jeśli modlitwa pójdzie po naszej myśli. Ale niektóre będziemy w stanie zobaczyć dopiero z czasem, a jeszcze inne zobaczymy jakby z drugiej strony, kiedy już przejdziemy na tamten świat, to znaczy na ten świat, który cały czas jest z nami, ale w tym wymiarze już życia wiecznego, w pełni duchowego. Ale jeszcze jedna jest ważna rzecz i sprawa w modlitwie, bo dzisiaj tematem Ewangelii jest modlitwa. Bardzo ważne jest, żeby w modlitwie nie być skupionym na sobie, nawet na drugim człowieku, za którego bardzo się modlimy, ale żeby modlitwa, jeżeli nawet okazją jest, czy motywacją, trud, cierpienie własne lub bliskiej osoby i mobilizuje nas do modlitwy, to żeby w trakcie tej modlitwy przemieniała się motywacja na to, że chcemy się modlić przede wszystkim dlatego, żeby z Bogiem się spotkać, żeby okazać Mu serce, żeby wyrazić swoją miłość, bo tylko w takiej miłości i otwarciu naszego serca jesteśmy w stanie przyjąć, zobaczyć, rozpoznać i doświadczyć Bożej miłości. A doświadczyć można w różnych sytuacjach. W pierwszym czytaniu z Księgi Ozeasza słyszeliśmy: Pan rani, leczy. Pan wprowadza do otchłani i z niej wyprowadza. To nie chodzi o to, żeby przypisywać Panu Bogu, że specjalnie chce nam zadawać jakieś ból i cierpienie, bo On tego nie czyni i nie robi. On nie jest twórcą choroby,
zmagań, zniewoleń i wreszcie śmierci. Nie tak Bóg stworzył świat. Ale jeżeli już ten trud, ból w jakiś sposób nas dopadnie, dosięgnie, a każdego z nas prędzej czy później dosięgnie, jak tu jesteśmy, to wyzwolenie może polegać na tym, że przyjdzie zdrowie, że przyjdzie siła, że poprawi się sytuacja materialna, że naprawi się relacja. Ale uzdrowienie też przychodzi wtedy, kiedy nie sytuacja się zmienia, ale nasze serce zmienia się mimo braku zmiany sytuacji. I zaczynamy widzieć różne rzeczy inaczej. Pamiętam, jak pan Tadeusz, mąż pani Magdy, którzy tu przyjeżdżali do mojej mamy, wracał z pogrzebu swojej mamy. Bardzo go przeżył. Ale właśnie wracając z pogrzebu mamy, coś w nim pękło, coś się zmieniło. I w tej chwili, kiedy wielu odchodzi od Pana Boga, bo mają do Niego żal, pretensje, złość, bo odeszła ukochana osoba, bo za szybko, bo nie w ten sposób, bo w ogromnym cierpieniu, to w nim właśnie narodziły się pytania, dokąd zmierzasz, dokąd idziesz w swoim życiu, po co żyjesz, czy możesz żyć tak jak do tej pory, czy twoje życie w ogóle ma sens, czy zostawisz po sobie wśród żyjących tutaj docześnie taki ślad, że będą ciebie wspominać z wdzięcznością i o modlitwie nie zapomną w twojej intencji. I z tego zrodziła się przyjaźń, bliskość przeżywana z Bogiem. I razem ze swoją żoną weszli w życie domowego kościoła i przez wiele lat pełnili posługę animatorów diecezjalnych, a później pary, która organizowała rekolekcje dla dziesiątek, setek ludzi, małżeństw i rodzin. Dlatego nie można być skupionym na modlitwie jak faryzeusz, na sobie, na człowieku, nawet na naszym bliskim, choć troskę o niego musimy nosić w sercu z miłości. Ale mamy skupić się w modlitwie na Bogu. A żeby skupić się w modlitwie na Bogu, to trzeba mieć czyste serce. Dlatego właśnie celnik, skruszony w sercu, doświadczając świętości, czystości, wielkości Boga, czuł się niegodnym, żeby się do Boga zwracać. Przeżywał Jego obecność, Jego świętość. To trochę podobnie jak z świętym Piotrem, jeszcze wtedy nie świętym, który po cudownym połowie, kiedy całą noc łowili, nic nie złowili, ale na słowo Jezusa zarzucili sieci, słali pięknych kazań, mów Jezusa, ale żadna z tych mów i kazań nie poruszyły Piotra. Ale na słowo Jezusa zarzucił sieci i dopiero połów, przeobfity, także sieci zaczęły się rwać, musieli wołać o pomocników. Dopiero pozwolił mu odczuć, przeżyć doświadczenie świętości Jezusa. Także przypadł do jego stóp, do jego kolan i wołał: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Tak jak dzisiejszy celnik, miej litość dla mnie grzesznika. Bo przeżyli spotkanie z Jezusem, bo przeżyli Jego świętość, Jego światło i jasność, rozświetliły mroki i wszystko to, co brudne i nieczyste w sercu. Do tego stopnia, że człowiek nie może znieść spojrzenia Bożego. I dopiero wtedy, kiedy odwoła się do Bożego miłosierdzia, jest w stanie stanąć przed obliczem Boga. Nie dzięki swojej sprawiedliwości, wymieniając swoje zasługi, jak faryzeusz,
ale dzięki Bożemu miłosierdziu. Dopiero wtedy może rozpoznać pełne miłości, miłosierne oblicze wszechmogącego Boga, który swoją wszechmoc, jak głosi jedna z prefacji z mszy świętej, okazuje przede wszystkim przez swoje miłosierdzie, a nie przez to, że huknie pięścią w stół. Dlatego nie gubiąc troski o Tadeusza, o innych, którzy tej naszej modlitwy potrzebują, o nią proszą i wołają, oddajmy teraz te troski, te sprawy w modlitwie wiernych dobremu Bogu. Ale kiedy już je oddamy, to miejmy świadomość, przyjął, usłyszał. Nie musimy tego więcej w sercu nosić z takim ciężarem, ale zwrócimy się ku Niemu, dla Niego, żeby Go bardziej poznać, żeby bardziej pokochać, a wtedy nasze serce się przemieni. Także inaczej spojrzymy na to, co trudne w naszym życiu. Módlmy się za malutkich i pokornych, chorych i biednych, by swoją cierpliwością i modlitwą wspierali rządzących i kierujących Kościołem Świętym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pracujących wśród dzieci oraz wśród ludzi chorych i niedołężnych, by kochali swoją pracę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rekolekcjonistów, by łaska Boża towarzyszyła każdemu ich słowu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, byśmy stojąc blisko ołtarza i znając nasze wady i grzechy, nieustannie dziękowali Bogu za Jego miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Łaskę zdrowia od dobrego Boga prośmy dla Tadeusza. O ufność, wiarę dla jego bliskich. O przylgnięcie do Boga. Ciebie prosimy za innych chorych, cierpiących, za tych, którzy nim się opiekują i ich leczą. Ciebie prosimy. Wszystkie te prośby głośne i ukryte w sercu, o których wiesz wpierw, zanim powstaną w naszych ustach, zanosimy do Ciebie jako Twoje dzieci, najlepszy Ojcze, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. O ogrodzie oliwny, widok w Tobie dziwny, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty udzielasz łaski, dzięki której z oczyszczoną duszą możemy uczestniczyć w Twojej ofierze.
Sprawa, byśmy gorliwie się przygotowali na uroczysty obchód jej ustanowienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne, zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenia jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę i otwierają nasze serce na potrzeby biednych, spiesząc im z pomocą. Naśladujemy Twoją dobroć, dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby dla nas stały się ciałem krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich ponownie, dzięki Tobie składając. Podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary, ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, Tobie Boże ofiarujemy chleb życia, kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, jej oblubieńcem, świętym Józefem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.
Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Prosimy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak i na ziemi. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w miłosierdziu swoim, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, Panie Jezu Chryste. Przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec prowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Dziękuję Pana Jezusa Chrystusa, który uczynił nam, którego się na życie wieczne, Panie Jezu Chryste, przyjdź i ściągnij nam. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Celnik stał z daleka i bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Thank you.
słowa w śpiewniku, tak? Dla Ciebie, człowiecze, krew Jezusa ciecze chyba było. Dobrze, kochani. To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, zdrowił. To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, mnie uzdrowił. To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. To mój Pan wiele mi uczynił, On moim Bogiem. To mój Pan wiele mi uczynił, On mnie uzdrowił. Modlmy się. Miłosierny Boże, spraw, abyśmy z głęboką czcią zbliżali się do najświętszego sakramentu, którym nas nieustannie posilasz, i przyjmowali go zawsze z żywą wiarą przez Chrystusa Pana naszego. Święty Michale Archaniele, a przeciw niego dziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, niego Bóg pogromić raczy. O to prosimy, a Ty, wodzu zastępów anielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Mario Klowopolski, święcie Stanisławie i Wojciechu, święty Janie Pawle II, błogosławiony Jerzy Popiełuszko, w intencji Tadeusza o zdrowie, dla jego bliskich o ufność, wiarę. Pod Twoją broną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Racz nie gardzić naszych. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Maryjo, uzdrowienie chorych, wspomożenie wiernych, ucieczko grzeszników, pocieszycielko strapionych, święty Józefie, małżonku Maryjo, opiekunie świętej rodziny, święty Tadeuszu, Judo. Pan jest z wami. Niech was błogosławi, strzeże i prowadzi Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica.
na rzędnie już dzień. Prowadzi do pełni życia.